Ciemka Tomka, witam Was na kolejnym odcinku z Fractured Online. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, że przechodzi na model free to play. Tak, to jest główny wątek dzisiaj, który będziemy poruszać. Mianowicie gra miała dość spory koszt, jeśli ktoś chciał wejść. Jeszcze w grudniu zeszłego roku to było jakieś 120-130 zł. Tak, ta cena spadła teraz na wypuszczenie w wakacje do 60 zł. Oczywiście mówimy tutaj o tym podstawowym pakiecie. I jeszcze dodatkowo na ich stronie można było jeszcze taniej gry o 20% złapać. A jeszcze z kodem twórcy można było jeszcze 5%, więc finalnie to kosztowało jakieś tam około 45 do 50 zł. Więc całkiem w porządku cena już by się wydawało. No, biorąc pod uwagę te 120-130 porządkowe, na 40 parę złotych to już było w porządku. Ale w dalszym ciągu jest to jednak buy to play. Więc osoby, które gustują jednak w gierkach darmowych, a jest ich pewnie 3/4 populacji, to niestety odrzuca tutaj ta bariera płatności. Można było sobie od twórcy dostać kodzik na tydzień, przetestować gierkę. Nie każdy o tym wiedział, ale no właśnie. Finalnie i tak trzeba było zapłacić. I tutaj dużo, dużo osób się od tego odbijało. Dodatkowo brak polskiego języka. No to już w ogóle mamy mieszankę, która jest przepisem na porażkę, jeśli chodzi tutaj o polskie community. No dobra, więc oczywiście można było sobie lepsze pakiety też kupić, to nie tak, że tylko ten najsłabszy. Można było nawet sobie dożywotniego VIP-a kupić, czyli to jest po prostu premka, jeśli zapłaciliście 300 euro. No właśnie. No jest to też taki Thunderpack, ponieważ zaczęło się to jeszcze przed wypuszczeniem, ale po tym jak już to wypuścili, można dalej było je kupować, te pakiety, po dziś dzień. I co my mamy takiego ciekawego? Deweloperzy dość obszernie przedstawili swoje plany na najbliższy czas. W związku z tym, że mają no jednak troszkę odpływ graczy, bo było mało kontentu. W sensie ten kontent, który tam był od początku zawarty, jest ok, ale po prostu jak ktoś już sobie to pograł, to tak coraz mniej ma do roboty i wiecie, coraz więcej by się chciało czegoś nowego. Więc ludzie coraz częściej pisali na forach i na Discordzie, że oni czekają na nowy content, że coś dorzućcie nam w końcu, żebyśmy mieli co robić. I w swoich wyjaśnieniach devsi piszą, że jest ich tylko dwóch, więc dla gierki MMO no to trochę mało. Mają całkiem sporo roboty, więc im to zajmuje czasu, żeby przebrnąć, wiecie, przez kodowanie i tak dalej. Więc dlatego te update'y no dość wolno wychodzą. Ale stwierdzili, że w tym roku jeszcze, tak jak macie tutaj napisane, że pod koniec tego roku, nie tylko będzie model free to play, ze względu na to, że ta płatność jest jednak dość sporą barierą, a to co oni finalnie dostają, ta kasa, to wiecie, to jest jeszcze po podatkach, to jest po tym co Steam dla siebie weźmie, no to finalnie z tego wszystkiego te pieniądze są niewielkie, jak ktoś kupuje ten najniższy pakiet, a jednocześnie musi zapłacić. Więc jest to tą barierą finansową. I zdecydowali się, że przejdą na model free-to-play i pewnie będą na jakichś skinach, czy na premce bazować, na tych tokenach właśnie, które są w gierce. Na tym po prostu będą zarabiać i wtedy gra powinna się utrzymać. No, mamy tylko dwóch deweloperów, więc dużo tam do utrzymania nie ma. To plus serwery, no i parę osób tam, wiecie, jak jesteś moderatorzy na Discordzie, czy powiedzmy jakiś grafik. Tego typu sprawy. Nie ma po prostu dużego studia do utrzymania, więc też koszty mają niewielkie, więc myślę, że te free to play może się opłacać. No, ze względu na to, że jeszcze mamy taką lukę na rynku ostatnio, w tych gierkach MMO nic takiego dobrego naprawdę nie wychodzi, a Fractured ma duży potencjał i mam nadzieję, że go zrealizują. Więc damy mu szansę, mam nadzieję. No ja gram cały czas aktywnie w tą gierkę, także mogę wam śmiało powiedzieć, że jest w porządku, ale właśnie kontentu brakuje. I teraz będą wprowadzać sezony. Sezony z różnymi aktywnościami. Na tych sezonach będzie się zdobywało punkty i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś grał w Albiona, no to chyba wie, jak to polega, nie? Będzie progres personalny, ale też będzie gildyjny. Progres personalny będzie ważniejszy, a gildyjny będzie nam troszkę tam dorzucał. Dodatkowo jeszcze mają pojawić się dungeony.
napisali tutaj, że chcą wprowadzić właśnie taki endgame'owy loop, nie? Że taką pętlę endgame'owych contentów opierającą się na sezonach i dungeonach. No i tego właśnie brakuje obecnie w Gearsy. Już mamy tutaj projekty jakichś stworków, mamy projekty dungeonów, więc będzie można przeżyć ten nowy content i mam nadzieję, że wciągnie nas na wiele kolejnych godzin. Ale to nie wszystko, bo napisał jeszcze, że będą wprowadzone 4 nowe języki, w tym polski. Czyli będziemy mieli free to play, będzie po polsku i będzie dużo kontentu endgame'owego. Czyli wszystko, czego chcemy. Więc myślę, że Fractured można dać bardzo dużą szansę, bardzo duży kredyt zaufania, właśnie ze względu na to, że to jest małe studio, a ze względu na to, że się starają i faktycznie coś z tego może ciekawego powstać. Jeszcze odnośnie tego update'u, to wam nic nie mówiłem, ale coś tam pozmieniali z podkami, troszkę wyższe te enchanty dorzucili. Dodali jeszcze dedykowany pasek na consumable i nie wiem, czy na zwierzątka też nie będzie tutaj. Taki, o właśnie tutaj jak jest, dedykowane miejsce na jakieś bandaże czy jakąś podkę, czy tego typu. No nic, ale to już takie mniej interesujące, bo to jest taki mały update, który teraz wchodzi, a my czekamy na ten duży pod koniec roku, więc pewnie można się go spodziewać końcówka listopada, początek grudnia, mniej więcej w tym okresie. No i oczywiście ja cały czas będę grał w tą grę, także można u mnie wpadać na streama, można porozmawiać na ten temat. Gdzieś tam na Discordzie oni wrzucają informacje, więc też można u nich na oficjalnym Discordzie sobie podejrzeć, co się z tym dzieje. Jeszcze dokładnej daty nie dali, ale myślę, że wywiążą się, bo zwykle jednak są słowni ci devsi, mimo że jest ich tak mało, to jednak starają się wywiązywać ze swoich terminów. Także dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wpadniecie do Fractured, że spróbujecie, no bo przecież będzie free to play, a wy lubicie takie gierki, prawda? Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live'ie, do następnego.